Otwieram powieczową konferencję prasową. Pan trener Ursusa będzie uprzejmy otworzyć swoją wystąpienie. Dzień dobry, serdecznie. Czy dużo mówić, z panem prezesem zamieniliśmy słowo i wydaje mi się, że kibice oglądali dobry mecz w piłce nożnej w wykonaniu obu drużyn. Jeżeli chodzi o moją drużynę, to liczyłem na to, że po tym nie najlepszym meczu naszym ze Włoskiem odbudujemy się i położymy dobrą piłkę i naprawdę już przynajmniej nasze reakcje fajnie wyglądały. Jeżeli chodzi o drużynę miejscową, też wydaje mi się, że scena na wysokości zadania, karny słupek i bramka strzelona w końcówce. Myślę, że nie jedna drużyna by się załamała przy 2-0 i przy tak grającej jak dziś drużynie Ursusa tutaj w charakter pokazała drużyna skupna i cieszę się, że udało nam się wywieźć stąd 3 punkty. Dziękuję. Gospodarz. Gratuluję na początek drużynie Ursusa 3 punktów. Okazała się drużyną lepszą. Nie zgodzę się tutaj z trenerem, ponieważ nie uważam, że ten mecz był dobry z naszej strony, ponieważ straciliśmy 2 bardzo głupie bramki. Można powiedzieć, że podarowaliśmy prezenty. Jeżeli tak będziemy rozdawać bramki, no to na pewno nie będziemy wygrywać. Zdecydowanie za łatwo i za mało dyscypliny było z tyłu, a za szybko te bramki po prostu straciliśmy. Następnie mieliśmy 2 sytuacje, które powinny się zakończyć bramkami dla nas. Niestety ta skuteczność znowu dzisiaj pokazała, że jest bardzo słaba z naszej strony. Pomorski sam na sam z bramkarzem musi po prostu strzelić, wykorzystać taką sytuację. No i oczywiście najważniejsza według mnie sprawa, no to niewykorzystany rzut karny, który przy wykorzystaniu strzelamy bramkę do szatni i na drugą połowę wychodzimy zupełnie w innym nastawieniu. Jeszcze raz gratuluję drużynie Ursusa. Dziękuję.